Krásný den, vážení diváci. Zdravíme vás a vítám ve studiu pana Roberta Bernatoviče, až z Polska. A já bych možná si dovolil říct, že to je nejznámější polský ufolog. Já ho vítám, přeju krásný den. Vítám srdečně všech mojich přátel v Čechách. Bardzo se těším, že mám tady přijít. Pan Robert nás všechny vítá a děkuje. Pozdravuje všechny svoje příznivce v Čechách. Já bych na úvod řekl, vaši práci určitě spousta lidí zná, ale dřív, než se dostaneme k tomu, co je úplně nového, jestli byste velmi zkráceně třeba řekl i pro diváky, kteří třeba vás vidí poprvé, čím se vlastně přesně zabývá? Pane Roberče, očiviště dojdeme do tego, do pytania, co je nového, ale na počátek dobře by bylo, že by pan jakby představil swoją osobę, swoją fundację. No cóż, ja jestem dziennikarzem, który przez niezwykły zbieg okoliczności zajął się badaniem tych zjawisk dziwnych. Także pan Robert jest dziennikarz, który się takim zajímavým sposobem dostał k sledowaniu tych zvláštních jevů. Od 30 lat naprawdę zbieram informacje o UFO, o niezwykłych wydarzeniach, o duchach, o wszystkich dziwnych zjawiskach z terenu Polski. Już 30 lat pan Robert zbiera wszystkie informacje o UFO, o zvláštních jevech z całego Polska. Fascynuje mnie to bardzo. Moim zdaniem to są najciekawsze i najważniejsze sprawy na świecie i nie rozumiem, że tak mało ludzi to interesuje. Velice ho tyto věci zajímají, přímo fascinují a nerozumí tomu, že tak málo lidí se tím zabývá. Jestem też prezesem Fundacji Nautilus, która zajmuje się badaniem tych zjawisk już od ponad 20 lat. Także mamy bardzo, bardzo duże archiwum, no i niezwykłe doświadczenia, o których chętnie opowiem. Także już 20 lat jest pan Robert prezydentem nadacji Nautilus, która się tymhle zabývá. Můžu na úvod jednu takovou otázku, která se týká vlastně Polska a vůbec té vaší práce. Polsko je velmi známé jako, řekněme, silně věřící země. Jak se vám v rámci těchto témat to uvádí mezi lidi, ta svoje práce? Pane Roberče, my očiviště víme, že v Polsce je zvěra katolická bardzo, bardzo duža. I jak to się, czy to ma jakiś wpływ na pana pracę? To jest ciekawe pytanie. Ja ze zdumieniem widzę, że nie mam z tym akurat jakichś większych problemów, dlatego że ludzie mi wierzą. To naprawdę tak jest. Pan Robert z tym nie ma większe problemy, a protože się ludzie mu wierzą. Także jest to zajímavé, ale jest to tak. Ja uważam, że przekonałem bardzo dużo ludzi w Polsce do reinkarnacji. Ogromną liczbę ludzi, ogromną ilość. Pan Robert si myśli, że spoustu ludzi, wielką spoustu ludzi w Polsku dokázal przeświecić o reinkarnacji. A miałem też taki moment, o którym chcę powiedzieć. Miałem wykłady, ja czasami wykładam o różnych tam sprawach, akurat to był wykład o dziennikarstwie, wyższej uczelni w Toruniu. Tam jest taka uczelnia. Także jeden taki przykład. Pan Robert miał przednášku na wysokiej szkole w Toruni. Przyszedł do mnie ksiądz po prostu w takiej sutannie, jak oni chodzą. Przyszedł k niemu kniez w sutanie. I zapytał, czy ja mógłbym na chwilę pójść do sali obok, bo on tam ma spotkanie ze studentami. A zapytał się go, jestli mógł na chwilę iść wedle do sali, gdzie ma ten kniez spotkanie ze studenty. Ja poszedłem i tam była ogromna aula, w której było ze 300 takich księży, takich kleryków młodych.
Czy taki księdza? Tak, rozumiem. Takže pan Robert tam šel a bylo tam asi 300 lidí, teda lidí, byli to studenti a studenti teologie, kteří se připravovali na kněžskou dráhu. To byla naprawdę filmová scéna, jak z jakéhož filmu, nech mi pan, můžete mi věřit. Bylo to jako ve filmu, to mi můžete věřit. Ja podszedłem tutaj do tego miejsca, do tej miejsca, skąd on wykładał i on mnie zapytał, panie Robercie, bo my wszyscy słuchaliśmy pana audycji o reinkarnacji, takim chłopcu, który przeżył swoje wcielenie, czy to jest prawda? Także, gdyż zaczął ten rozmowę, tak kniez się zeptal pana Roberta, že všichni slyšeli i tu jeho audici o reinkarnaci, o nějakém malém chlapci a zeptal se ho, jestli je to všechno pravda. Byla celkovitá tiša na té sali, po prostu... Úplný ticho, nikdo se neozýval. Povím, může vplynout na poglądy těch 300 kleriků, po prostu, že já jim změním svět. Já věděl o tom. Takže pan Robert ale věděl, že těm 300 studentům teologie vlastně změní pohled na svět. I powiedziałem, drodzy panowie, panie, bo tam też chyba też trochę dziewczyn, bo już było to dawno, bo nie pamiętam, ale mówię, absolutnie jest reinkarnacja, to jest 100%, to nie jest 99, tylko to jest 100%. Także pan Robert rzekł, pánové a dámy, poněž pár dívek tam bylo, to není 99% reinkarnace pravdivá, to je na 100%. Já uvážám jednu rzecz, že te rzeczy jsou tak pravdivé, jak UFO, sprawy duchów, reinkarnacji, že po prostu ludzie czują prawdę, tak? No tak jak ode mnie czuć tę prawdę. Wiadomo, że ja mówię prawdę, bo wystarczy spojrzeć w moje oczy, tak? Tutaj nie ma tutaj żadnego możliwości fałszu. Także stačí, když se podíváme panu Robertovi do očí a vidíme, že on mluví pravdu a není tam žádná faleš. Takže přesně tak to působilo na těch 300 lidí, kteří tam seděli v sále. Kończąc ten wątek, myślę, że ja trochę zmieniłem Polskę. Może nie tak bardzo, ale naprawdę jest bardzo wiele osób, które piszą mi, że zmieniłem ich światopogląd. Także, abyśmy skończyli ten jakoby wód, mnoho ludzi panu Robertowi pisze, że zmienił jej ich pogląd na świat. A także pan Robert si myśli, że aspoň trochu změnil Polsko. Dobře, děkuju. Já se chci zeptat na jednu věc. Spousta diváků určitě by zajímala situace, kdy spousta lidí očekává, kdy konečně bude to oficiální setkání mimozemských civilizací a pozemšťanů. Ve vaší práci a v tom, jak studujete ty jevy, blíží se to? Takže, pane Roberče, znaná kwestia, kiedy nareszcie będzie pierwsze spotkanie z obcymi? Czy to, ten moment się zbliża? Jak to wygląda z pana poglądu w pana pracy? Ja opieram moją wiedzę tylko i wyłącznie na tym, co sam zgromadziłem i czego sam dotknąłem. Tak? To nie jest wiedza z książek, nie jest wiedza z linków, z internetu. To jest moja własna wiedza, którą mogłem zweryfikować. To jest bardzo ważne. Także velice ważne jest to, że pan Robert ty swoje informacje ma jedynie z tych sytuacji, w których się sam uczestniczył, nebo se ich dotknął jakimś sposobem. Nie są to żadne informacje z knih nebo z innych źródeł. Obcy przylatują na Ziemię masowo. Masowo z wielu różnych punktów wszechświata i jest to pewne. Tutaj nie ma w ogóle dyskusji, tak? Oni tu przylatują. Mimozemściane przylatawają na Ziemię z mnoha směrów, a je ich hodnie. Jest to zcela mimo dyskusji, że tady są. Proste są.
nie pojawiają się nam z bardzo określonego powodu. My mamy teraz taki etap, że mamy być przekonani, że jesteśmy sami we wszechświecie. To nam jest potrzebne na tym etapie rozwoju cywilizacji. Takže proč je nevidíme, proč se nám neukazují? Protože my máme být momentálně přesvědčeni o tom, že jsme sami ve vesmíru a že nikdo jiný ve vesmíru není. Je to prostě taková etapa naší civilizace. To nie znaczy, že se nekontaktují s námi, bo se kontaktují, ale ich rola je raczej wspierająca, ale taka bardziej stymulująca, pokazują kierunki. Natomiast takiego kontaktu z lądowaniem jeszcze na razie nie ma i musimy jeszcze chwilę poczekać na niego. Także samozřejmě nás kontaktují určitým způsobem, to je bezesporu, ale aby byl nějaký kontakt přímo s tím, že přistanou, to ještě není a na to ještě musíme počkat. Já to zawsze powtarzam, że ja mogę jasno stwierdzić, że my mieliśmy coś takiego jak odzew od nich, tak? Mieliśmy od nich odpowiedź. Mówię to z pewną odpowiedzialnością, że tak, tak. Także pan Robert może jenom potwierdzić, że jako zcela zodpowiednie, że kontakt nadace Nautilus miała a jest to jednoznaczne. Ale to było bardzo delikatnie, to było bardzo subtelnie, bardzo bym powiedział tak elegancko, tak? Nie wiem, czy pan to słowo, bo to... No, elegancko akurat to jest jak u nas. Także jak pan Robert mówi o tym, że to było velice jemne, velice elegantní a skutecznie to było velmi, velmi příjemné. To jest bardzo długa historia, trudno jest tak opowiedzieć bez zdjęć, natomiast mogę Państwu powiedzieć o jednej sprawie związanej z obcymi, która jest z takimi znakami, nie wiem, czy Państwo wiecie, bo moim zdaniem za tym stoi info. Także o tom kontaktu mi pan Robert mluvil dlouho a potřebovali k tomu spoustu obrázků. Ale jenom jedna věc, která ho zaujala, je to ten znak, který, nebo ten předmět, který pan Robert ukazuje, a jsou to znaky na těle. One się pojawiają, ja Państwu pokażę na mojej mniej więcej ręku. To tak wygląda, że nagle człowiek się budzi i ma coś takiego na ręku, tak? Takže tak to se to ukazuje. Člověk se najednou zbudí a tohle to má na ruce, tam v tom místě, který pan Robert ukazuje. Nebo dokonce tady na krku. Nie ma žádného bólu, nie ma ničeho, žádných snów szczególnych. Po prostu nagle se budí i má taký znak koła sterowego na těle i je přerážený, tak? Vůbec to nebolí, nejsou k tomu žádné doprovodné zvuky, prostě se člověk budí a náhle má na těle něco takového. One nikdy nevyglądají tak ideálně jak ten model, zawsze jsou trošečku přisłonięte z jakiejś strony, čili jsou tak trošečku jakby nie do końca wykonane, tak? Takie są przysłonięte. Także to, co pan Robert ukazuje, to jest samozřejmě ideální model, ale většinou jsou ty znaky nějakým způsobem zmenšené, trochu zacloněné, ale takto ideálně to vypadá skutečně zřídka. I mniej więcej po dwóch tygodniach znikają. Mniej więcej po dwóch tygodniach znikają, bez żadnych objawów, po prostu nagle był i tego znaku nie ma. Nagle się objawiły tyto znaczki a po dwóch tygodniach proste zmizí. Bez czegokolwiek dalszego. Proste są pryć. Z Polski mamy zgłoszeń takich ponad 30 takich znaków, ale te z Czech mamy. Z Czech, po tych moich wykładach w Czechach
Także się odezwali ludzie z Czech, którzy mieli tego typu znaki na ciele. Z Polska mají potvrzené tyhle ty značky na těle asi v 30 případech, ale mají také z Čech určité informace, protože po přednáškách pana Roberta se lidé ozývají přímo jemu a také dokladují tyhle ty značky. Czyli to zjawisko dotyczy całego świata, tak? Jest to jakiś eksperyment obcych. Nie mam wątpliwości, jest to związane z UFO. To z tymi znakami. To jest oczywiste dla mnie. Także určitě je to nějaký experiment, který na nás mimozemšťané provádí. Zatím pan Robert neví důvod toho ani bližší podrobnosti, ale děje se to a týká se to celého světa. Teraz pytanie, dlaczego oni to robią, tak? Jaki jest cel tych znaków, które się pojawiają na ludzkim ciele? A proč to właśnie dělají? Jaký je důvod, że tohle to dělají na lidském těle? Są dwie główne hipotezy. Ja je teraz przedstawię, bo to myślę, od tego trzeba zacząć. Dwie hipotezy, które nam pan Robert przedstawi. Pierwsza jest taka, że w ten sposób prowadzą pewien eksperyment z ludźmi, czyli jakby sprawdzają, czy oznaczają jakichś wybranych ludzi do czegoś, tak? Nie wiadomo do czego. Pierwsza hipoteza jest taka, że si niejakim sposobem znaczkują určité lidi, nie wiemy, jak je wybierają, a k czemu je znaczkują, ale dzieje się to. Ale druga jest jeszcze ciekawsza hipoteza, że jest to rodzaj komunikacji, podobnie jak kręgi na polach zboża. To znaczy, ponieważ każdy z tych znaków jest troszeczkę inaczej zasłonięty, to jest to rodzaj po prostu takiego kodu do nas, tak? Że jest to rodzaj komunikacji z nami poprzez takie znaki. Druga hipoteza jest zajmowiejsza. Objevují ty značky na těle se objevují tehdy. Porovnejme to například s těmi kruhy v obilí. Je to prostě určitý způsob komunikace nebo kódu, protože ta značka není pouze ideální, ale je různým způsobem zacloněná. Nie jestem w stanie powiedzieć, która z tych hipotez jest prawdziwa. Nie jestem w stanie. Bo... Pan Robert nie wie, która z tych hipotez jest prawna. Zatem to proste nie wie. Ale niezwykłe jest to, że ludzie, którzy widzieli u siebie, zauważyli u siebie te znaki, byli także w moim otoczeniu bezpośrednio, blisko mnie. Jest zajmowe owszem takie to, že ti lidé, kteří dokumentovali ty značky na těle, byli docela blízko k panu Robertovi, prostě z jeho okolí. Já miałem taký incident niezwykły, ponieważ ja pracuję w telewizji, prowadzę programy w telewizji, tak? W telewizji jest dużo ludzi, którzy są z obsługi studia, prawda? No bo tam ktoś ustawia kamerę, ktoś ustawia dźwięk i tak dalej, tak? Pan Robert pracuje w telewizji, a tam je spousta lidí, kteří nejsou nakonec ve vysílání vidět, tam kamery, světla a tak dále, zvukaři a tak dále. A je tam mnoho takových lidí, které nakonec v tom vysílání nevidíme. I nagle po programie podchodzi do mnie jeden kolega, który jest kierownikiem studia, czyli ustawia te rzeczy w studiu i mówi, Robert, błagam cię, ratuj moją żonę, bo moja żona obudziła się z takim znakiem na szyi. Co to jest? Czy ona będzie żyła, czy ona umrze? O co tu chodzi? Ty na pewno coś wiesz. Także po jednej audycji, po jednym wysilaniu k niemu przychodzi ředitel toho studia, a říká, pane Roberte, prosím tě, zachraň moji ženu. Nevím, co se děje, jestli není ohrožená na životě, protože se jí
tam pod bradou na hrdle objevila takováto značka. Ty to určitě víš, ty určitě dokážeš pomoct. Já go zapewniłem, že nie jest to nic groźnego, že jego žena będzie žila, že jest to coś poza ziemi, niewytłumaczalne, i żeby zachował spokój, i żeby zrobił zdjęcia. I on zrobił zdjęcia i przysłał, i żeśmy zobaczyli właśnie taki sam. Także pan Robert samozřejmě ho uklidnil a říká, neboj se, není to nic, co by ohrožovalo její život. Hlavně udělejte fotografie a pošlete mi je. I kończąc ten wątek, niezwykle ciekawy, jestem przekonany, że wśród naszych czytelników, słuchaczy, widzów tego programu w Czechach też są ludzie, którzy to mieli. Jestem przekonany i na pewno się będą zgłaszać do nas, że mieli taki znak. 100%. Pan Robert je přesvědčen, ale velice silně přesvědčen o tom, že až lidé v Čechách shlédnou toto vysílání, tak se určitě budou hlásit, protože určitě našli na svém těle takové značky. Měl bych k tomu tématu dotaz. Sledujete nějakým způsobem ty lidi s těmito značkami, jestli se jim třeba po těch značkách mění nějak život, nebo dochází k něčemu, co by se dalo fakticky zaznamenávat? Pane Roberče, či Fundácia Lupan osobiště šledí těch lidí dalej, těch označených lidí dalej, či což jim se v žiču změňá, či jich nastavení se změňá, v okule, či cokoliv takého se znajdují. Mamy kontakt z tymi ludźmi, ale nie jest tak, że ja ich ciągle pytam, co tam u nich w życiu jest. Nie ma nic szczególnego. To po prostu było 2 tygodnie i zniknęło. Nie było nic no, není nic specjalnego. Prostě było to ta značka za 2 tygodnie zmizela a ne, že by nadace zjišťovala, nebo pan Robert osobně zjišťoval každý den, co se s těmi lidmi děje? Nie było czegoś takiego, że nie wiem, przebudzenie tych ludzi, jakieś większe zainteresowanie duchowością, nie sądzę, że tak. Nic takového, že by ti lidé se začali zajímat o jiné věci než dosud, že by se jakoby probudili, nic takového se nedělo. Raczej bym się skłaniał do tego, naprawdę, bo teraz jak tak myślę o tym, że to jest rodzaj komunikacji do nas, że tak jak powstają kręgi na zbożu, na polach zboża, tak samo powstają kręgi na ludzkim ciele i to jest jakby kontakt z ludźmi, którzy to czytają. Pan Robert sam se kloni spíš k té druhé hypotéze, to znamená, že to je nějaký způsob komunikace s těmi lidmi, tak jak jsou kruhy v obilí, určitým způsobem komunikace. A nic dalšího k tomu zatím nevíme. Děkujeme, to je velmi zajímavé. Já jsem opravdu zvědav, jestli naši diváci budou třeba reagovat a určitě můžou reagovat do komentářů nebo případně potom s těma fotkama třeba za váma. Ano. Bude to zajímavé. Je to velmi zajímavé. Domnívám se... Je to po polsky. Já rozumím. To je interesujące i sądzimy, że ludzie będą reagować, przysyłać zdjęcia. Na pewno. Ja wiem o tym, że będą reagować, że będziemy mieli te zdjęcia, to jest pewne w ogóle. Ano, pan Robert si to také myslí. No a wy jste nám ukazoval przed vysíláním ještě druhou zajímavou věc, co se vám událo, a to myslím, že by bylo fajn, pokud s tím takhle souhlasíte, taky ukázat. Takže ještě, pane Robertě, před audiciou pan pokazoval ještě jednou řeč, bardzo čekavou. Jestli pan chce, proč je o tym porozmawiam? Proszę państwa, ta historia jest tak niezwykła, że aż
strach jest o niej opowiadać, bo ludziom się może wydać no, trudno do uwierzenia, ale mamy coś, co jest dowodem na to, że się wydarzyła. To jest to. Takže tohle to je tak neuvěřitelná věc, že pan Robert se docela bojí o tom informovat, ale protože má důkaz, že se to opravdu událo, tak je možné se o tom mít něco víc dozvědět. Začníme od toho, že pod Varšavou v Polsce jest dom, který jest fundací, jest bazą fundací Nautilus, kde my badáme te všechny divné zjaviska, to jest dom wolnostojący, który ma kamery monitoringu obstawione jest. Kousek od Warszawy, zaczynamy tym, że kousek od Warszawy jest sídlo nadace Nautilus. Je to takový volně stojící dům, který má okolo sebe kamery a hodně prostoru. Jeśli będziecie chcieli kiedyś, panowie, to zapraszam. Naprawdę jest to przeżycie zobaczyć to na miejscu. Także jeśli budete chtít, tak je možné samozřejmě přijet do Varšavy a ukázat, aby nám pan Robert ukázal, jak vypadá báze nebo základna nadace Nautilus. 27. srpna ubiegłego roku došlo do nezvyklého vydaření v bazě Fundaci Nautilus. Přiletěla ogromná kula, kterou zarejestrovaly naše kamery monitoringu. Takže 27. srpna loňského roku přiletěla ohromná koule, kterou zaregistrovali kamery, které jsou na základně Nautilu. Z kuli vychodil proměň, který se choval do té kuli. Panie Robercie, přepraszam, ale jak duża ta kula byla? Mniej więcej około 5 metrów średnicy. Także průměr té koule byl asi 5 metrů. Z ní vyšel nějaký paprsek. Tak, i ona byla bardzo blízko jednej z kamer monitoringu. Dzięki temu się udało ją zarejestrować. Byla blízko jedné z kamer, který monitorují okolí. Proto se to podařilo zaregistrovat. To nie jest pierwszy raz, kiedy tam przylatywały różne obiekty, bo tych filmów mamy bardzo dużo z tymi obiektami, także tam ta baza Fundacji Nautilus jest miejscem no, odwiedzanym przez UFO, mówiąc na największym uproszczeniu. Także nie było to poprvé, co się nieco takového objawiło wedle základny Nautila. Mají těch filmů poměrně hodně. A prostě jejich základna pod Varšavou je navštěvovaná tímto způsobem. Ale můžeme to nazvat UFO. Můžeme to nazvat UFO. Kilka dní po tom wydarzeniu, kiedy przeleciał ten obiekt, ja miałem przygotowania do kolejnego takiego, powiedzmy, wieczoru z obserwacją, tak? Bo my tam się zamykamy w tym i obserwujemy sobie na kamerach, czy coś tam się pojawia, czy nie. Tak? Takže několik dní poté pan Robert měl službu takzvaně v základně, to znamená, oni se střídají a zamykají se v té základně a sledují okolí. A tentokrát měl službu pan Robert. I zawsze před takým experimentem robię taký obchod i z kamer, kamery po prostu za pomocą szczotki usuwam wszelkie jakieś tam zanieczyszczenia, pajęczyny i tak dalej, jeśli coś takiego jest, prawda, żeby to nie było żadnego kłopotu z tym. Także jako ten moment, gdy pan Robert tam przychodzi, tak samozřejmě obchází celý objekt a čistí všechny kamery od pavučin a od dalších věcí, které by tam neměly být a které by kazily obraz. No i jedna z tych kamer jest na wysokości mniej więcej około 4,5 metra, dosyć wysoko pod taką wiatą, gdzie stoi nasz pojazd, tak? Ona jest na takim rogu pod wiatą. No i tak też szczotką starałem się ją oczyścić, prawda? Także jedna z tych kamer stoi nad przystrzeżkiem, gdzie mają to swoje auto.
kterým nadace Nautilus vyráží do Polska. A je to asi ve výšce 4,5 metru a pan Robert se ji snažil také očistit. Já zauważyłem, že na kablu pomiędzy kamerą a takim rozdzielnikiem jest taki kabelek czarny, jest listek jakiś po prostu, taki zawieszony na samej górze. Byłem zdziwiony, jak tam ten listek się dostał na ten przewód, tak? Bo to aż mi się wydawało... Gdyż czyścił tuto kameru w této výšce 4,5 metru, tak widział, że na kabelu, który vede od tej kamery nějaké takové... nějakému technickému zařízení, aby se dostalo dál do základny, tak tam visí nějaký jakoby černý lístek. Vzalem štotkę i po prostu tak, bo to bylo vysoko, zrzuciłem ten lístek, tak i ten lístek spadl na země po prostu. Tak, takže vzal tu čistící metlu a srazil ten lístek spadl na zem. Patrzę na ten listek i coś mi nie pasuje. Przecież to jest coś, jakaś zabawka, jakaś nie wiem co to jest. No díval se na ten listek, říká, to přeci není žádný listek, to se jenom tak zdálo, to je nějaká hračka nebo něco takového. Ja teraz wam pokazuję to coś, to jest zaschnięte, jest to żaba, tak? No, tak nam się wydaje, z tym, że żaba jest bardzo dziwna, można ją, ona jest pusta w środku, ona jest po prostu wypatroszona, nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe. Tak, teď nam pan Robert ukazuje ten przedmiot, skutecznie to není żadny list, ale jest to jednoznacznie żaba, ale ona jakoby jest zupełnie prázdna uwnitrz, jest niejakim sposobem jakoby wykuchana. Je to k neuvěření a je celá pevná. Já si nemohu v to uvěřit, že žába tam po prostu vešla, no bo to je 4,5 metra, to je po prostu jakýž absurd. Nevěděl, že žáby vchodzou tak vysoká, poza tým, v jaký způsob ona se zaměnila v takovou postať, tak? To bylo dla mě nezrozumělo. Pan Robert tomu nemohl porozumět, jak je možné, že žába na výšce 4,5 metru jak se tam vlastně dostala, tam přeci nemohla vyskočit. A kromě toho, jak je možné, že tak to vypadá, že je takhle vyschlá a vykuchaná a pevná, že na ní může zaklepat. Já byl překonaný, že po prostu, nevím, no žába vešla, tak? Pošli jsme do specialisty od žab, zapytałem go o to, czy żaby wchodzą tak wysoko, on powiedział skąd, mówi, to pan coś tutaj niemożliwe jest, ktoś tam panu zawiesił zabawkę, to jest niemożliwe. Także samozřejmě szli za specjalistą, który się zabývá żabami a on im říkal, to není možné, aby żaba se sama dostala do té výšky 4,5 metru, To vám tam někdo pověsil nebo nějakým způsobem to tam upevnil. No i teraz jest najciekawszy moment, który sprawia, że całość tej historii nabiera takiego innego dosyć charakteru. A teď je ten nejzajímavější moment, kdy celá ta věc nabývá velice zajímavý charakter. Ja, moim przyjacielem jest najsłynniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski. Także to już wiemy, że przyjacielem pana Roberta jest také najznámější jasnowidec w Polsku, Krzysztof Jackowski. Tento pán je znám už i v Česku, protože o něm vyšla kniha nedávno, byla zase další zpráva od pana. Postanowiłem zrobić z nim eksperyment i pokazać mu pudełko, w którym będzie to coś. Ja jego zadaniem było powiedzenie, jakie są jego przeczucia, co to może być w tym pudełku. Także pan Robert se rozhodl, że udziała taki eksperyment, dal tu, nazwiemy to żabą, dal mi do krabičky a ukázal tu krabičku, tady vidíme právě, ukázal tu krabičku panu Jackowskému, aby on
zjistil, co v té krabice je a řekl k tomu svůj názor. On neměl pojęcia, co jest w środku, tak? Nie miał pojęcia o tym kompletnie. On o tym samozřejmě nie wiedział, co jest uwnitrz. Mogło tam być zdjęcie, nie wiem, rękawiczka, jajko, cokolwiek. Tak? Mogło tam być fotografie, mogło tam być wajczko, rękawiczka, cokolwiek. Ja mu mówię o tym i on w pewnym momencie mówi coś niebywałego. Mówi, Robert, to coś zostawił robot. Naprawdę tak mówił. Robot, który wyleciał z tego obiektu. Takže pan Jackowski nagle říká, Roberte, to, co je v té krabičce, tak to tam nechal robot. Robot, který vyletěl z toho objektu. On opisał tak, że nie wiedział nawet, że te filmy są nagrane. On nie miał pojęcia o tym w ogóle, że mamy. Samozřejmě nie wiedział, że to jest nafilmowane, a nie wiedział, że te filmy istnieją. Powiedział, że mała sonda robot, on nawet takich słów używał, opuściła duży obiekt i to zostawiła. I teraz dlaczego my żeśmy to dostali, powiedział też. Takže on, pan Jackowski, samozřejmě nevěděl, že tam byla nějaká koule, kterou mají nafilmovanou, ale že to byla nějaká sonda robot, tak to se vyjádřil, která opustila větší objekt a tohle to tam zanechal. I nagle powiedział coś naprawdę dziwnego. Mówi, wiesz co, Robert, ty to powinieneś sobie zawieszać na szyi, bo wtedy będziesz miał, bo to jest po to, żeby podnieść twoją moc. Tak powiedział, tak? Że to ci da pewne możliwości. Nagle rzekł to najzajmowiejsze. Roberte, ty tohle to, co tam je, máš nosit na krku, protože to zvyšuje tvoji sílu a tvoje působení. I proszę sobie wyobrazić, że ja stworzyłem takie coś takiego w rodzaju takiego woreczka, do którego wkładam tą rzecz dziwną i zakładam czasami na szyję w ten sposób, tak, żeby zobaczyć, czy zainteresował mnie Jackowski, tak, tym, co powiedział, czy rzeczywiście tak to działa, czy to ma jakąś energię dziwną. No, musiałem sprawdzić. Także pan Robert udzielał to, co teraz widzimy, jakiś taki sáček zvláštní, zavěsil na takový ozdobný jako řemínek a občas to... Łapacz snów indiańskich. Ano, tak to my to známe pod pojmem lapač snů, je to prakticky to samo jak v Polsku. A pan Roberto občas nosí, aby zjistil, jestli to má skutečně nějakou speciální sílu. Ja proszę sobie wyobrazić, wsadziłem to właśnie do tego woreczka i tak z ciekawości, no nie miałem jakichś wielkich odczuć po założeniu tego, nie czułem niczego szczególnego, natomiast zdarzyła się jedna rzecz, powiesiłem to, Państwo widzicie tam telewizor, powiesiłem to nad telewizorem. Tak, moment. Także pan Robert to dal tu żabu do toho sáčku. A když si to pověsil na krk, tak se vlastně nic nedá, prakticky nic speciálního se nedělo. Ale tak ho napadlo a dal to nad televizi. I proszę tak, jak Państwa, nám to teď předvedl. Od tego času televizor sám se začal włączać regularně, tak? Po prostu se začal włączać, čeho nikdy tutaj v tym pokoju akurat, bo já mám kilka televizorů v mieszkaniu, ale v tym pokoju nikdy takých rzeczy nie było. Nie potrafię tego wyjaśnić. Takže pan Robert má několik televizí ve svém bytě, ale to, co se dělo s touhle televizí, kterou tam vidíme, že se začala sama zapínat, tak to nikdy tato televize nedělala. Ale dělo se to skutečně pravidelně. Zvracám vám uvahu, že ona má, ta žabka má taky trošečke pyšček jak jaščurka. My ji nazýváme žabojaščurkou. A takže tahle ta žabka má takovou tlamičku jako ještěrka, takže
Oni vlastně říkají, že to je nějaké žaboještě. Nigdy się nie spotkałem, żeby były tak wysuszone, że można, nie wiem, no prawie że uderzać, no ja mogę pokazać wam. To jest zabawka po prostu. Ja myślałem, że to jest zabawka. Nigdy se pan Robert nesetkal z tym, żeby była nějaké zvířátko takhle vysušené. Zdálo se to pořád jako, že to je nějaká hračka, protože je možné na to zaklepat, jak nám to předvedl. Nawet nie wiem, jak to zrobić. Pojęcia nie mam, jak ja bym miał zrobić coś takiego. Vůbec pan Robert ani asi nikdo z nás neví, jak něco takového udělat. W każdym razie przedstawiłem Państwu tę historię, a o tej historii raczej nie opowiadam, bo wydaje mi się ona po prostu zbyt irracjonalna, jakaś szaleńcza, ale rzeczywiście no, jest niezwykle ciekawa i nie potrafię powiedzieć, czy jest to na pewno jakiś związek z tym obiektem, czy nie, no ale w każdym razie telewizor naprawdę się włącza. Także jest to taková neuwierzytelná záležitost. Proto pan Robert o tom vlastně nemluví. Samozřejmě my jsme rádi, že nám něco takového sdělil. A opravdu to se děje to, že ta televize se sama zapíná. A paní Roberče, ode mě pytání, či je jaké speciální nadávání, či tylko ten program, který akurat lečí na tym telewizorze. Nie, wie pan co, on się włącza, bo ja mam tutaj, akurat w tym pomieszczeniu mam dwa telewizory, tu jest jeszcze drugi telewizor po drugiej stronie i on się po prostu włącza, tam nie jest, on się włącza, nie ma żadnego programu, bo żeby był program, to jeszcze muszę dekoder uruchomić pod spodem. Jasne. Tak, także ja sam se pana Roberta zeptal, jestli po tom, co se zapne ta telewizja, tak jestli je tam nějaký speciální program. Pan Robert má dvě televize v této místnosti, ale nic speciálního tam není. Žádný program neběží, protože pod tím je dekoder DVB-T2, který asi my známe, a ten musí být taky zapnutý a ten se nezapíná. Takže televize se jenom zapne, ale žádný program tam neběží. Možná můžu jenom diváky vyzvat, pokud třeba našli něco podobného nebo případně se potkali s nějakým takovým nálezem, klidně nám do komentářů napíšou. Tohle, co ukazujete, nás velmi zajímá. Takže pan Piotr mluví o tom, že i vzývá těch vidzů všichni, jestli oni což podobného kdykoliv znalezli, že by vlastně napisali do komentáře pod tou audicie, lub přislali do televize lub panu Robertovi. Bardzo, bardzo się cieszę, to jest bardzo dobry pomysł, ja też sobie poczytam te komentarze, bo sam jestem ciekaw, ja prawdę mówiąc nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, co się wydarzyło, bo to jest poza wyobraźnią zupełnie. Takže pan Robert by byl velice rád, kdyby nějaké komentáře byly, velice rád by si je přečetl a prostě tahle ta událost, která se stala zrovna jemu, tak je naprosto neuvěřitelná a bylo by dobře se o tom dozvědět více o podobných jevech. Já možná po takových dvou jako velmi silných ukázkách i o těch znacích na těle, i o tady o žabce, bych se možná ještě zeptal, jestli kam vlastně vaše práce teďka směřuje? Takže, pane Roberte, pytanie. Dobře, slyšeli jsme o znakách na čele, viděli jsme žabky i to, co je s ní związané. V jakým kierunku teraz ta pana práca změřá? Czy cokolwiek się zmieniło? Proszę Państwa, mówimy bardzo serio o tym, co powinno się zrobić, co ja uważam, że ja powinienem zrobić, tak? Bo tutaj takie jest pytanie do mnie. Wielce, wielce ważnie pan Robert mówi o tym,
že co je třeba udělat, protože takovou dostal otázku. Drodzy przyjaciele, wszystko, co się zaczęło dziać niezwykłego, jest związane z tak zwanym incydentem Rendlesham. To jest książka o tym incydencie. Mm-hmm. Także wszystko, cośmy słyszeli, jest związane z tym znanym incydentem Rendlesham w Anglii. Książka, która, tak pan Robert nam ukazuje tu książkę. Tutaj w tej książce są zapisane lokalizacje, które podali obcy, tak? Kilka punktów na Ziemi, które oni podali, długość i szerokość geograficzna. Ja w tej chwili ją pokażę. Także w tej knize jest niekolik miejsc na Ziemi, gdzie mimozemściane je dali szlisku i délku geograficzką, aby se lokalizovalo to místo. Je jich několik těch míst. A pan Robert ukazuje tu tabulku. Já pojechałem v jeden z těch punktů. Pojechałem do jednego z těch punktů, které obci zavali v té książce, tak? Pan Robert byl na jednom místě, které mimozemšťané tam v Rendlesham nechali. Kiedy dojechałem do tego punktu, zacząłem medytować. Zadałem im pytanie, skąd jesteście. Takie pytanie zadałem w trakcie medytacji. Także pan Robert, gdy naściwił to miejsce, tak zaczął tam medytować, a biegiem medytacji dawał otázku, odkud jste, odkud przychodzicie. Odpowiedź, skąd są, dotarła do mnie w ciągu kilku lat, w niezwykły sposób. Czyli jakby odpowiedź była, bo wtedy, jak tam byłem, nie wydarzyło się absolutnie nic. Gdyż tam pan Robert wtedy medytował, tak się w ogóle nic nie stało, ale ta odpowiedź przyszła za niekolik lat. Ja uważam, że ja po prostu chcę pojechać do kolejnych tych punktów i zadać im kolejne pytania. To jest mój cel. Także ten cel, któremu pan Robert zmierzuje, jest na tyto, na tato místa a dávat další otázky, které dosud nedal. Já jestem przekonany, že jak pojadę do kolejných těch punktů, będzie tak samo odpowiedź. Dlatego robię w tej chwili wszystko, żeby ustawić moje życie tak, żebym mógł tam pojechać i zadać te pytania. Pytanie, jakie pytania zadać, bo to też jest ciekawe. Pan Robert je przesvědčen, že dostane, pokud zadá takovouto otázku, na tom místě dostane tu odpověď a celý svůj život teďko ustavuje tak, aby mohl jet na to aspoň jedno z těch míst. Další. To, co mě nurtuje, to jest to, czy tylko ja, bo ja, ponieważ ja dostałem odpowiedź bez dwóch zdań, absolutnie, to jest pewne w 100%, że ta odpowiedź przyszła, to w ogóle nie jest żadne złudzenie, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie jest jakaś tam fantasmagoria, czy też, nie wiem, jakieś majaki, coś, nie, ta odpowiedź była precyzyjna, konkretna. Także pan Robert tu odpowiedź dostał bez jakichkolwiek pochybności. Byla ta odpověď přesná a jasná. Sice to trvalo několik let, než přišla, ale přišla. Odpověď byla za pośrednictwem takého objektu, který se pojavil. Ta odpověď byla jakoby vyslána tímto objektem, který pan Robert ukazuje. Powiedzenie o tym zajęłoby bardzo długo, no w każdym razie mówię Państwu, że użyli czegoś takiego jako drona, który przekazał odpowiedź. Także gdybyśmy się temu wienowali podrobnie, byłoby to velice długie, ale použili prostě nieco jako dron, który przyniósł tu odpowiedź panu Robertowi. Ten dron bardzo często wygląda, jest przedstawiany jako wardża, to jest święty przedmiot hinduski. Oni niewątpliwie w Indiach kiedyś przed wiekami widzieli takie obiekty, bo on wygląda prawie tak samo, zobaczcie. Także teď tam pan Robert ukazuje, jak wypada przedmiot wardża
který je posvátným předmětem hinduistů a jsou tam, ukazuje nám podobnosti, které tyto dva objekty mají. Ale drozi přijatelé... Je jasné, že staří hindové tyto objekty viděli a proto vytvořili takový předmět. Pytanie jest jedno, czy to, że ja dostałem odpowiedź związana z tym, że ja tam pojechałem, czy każda osoba, która pojedzie w ten punkt i zada pytanie, też dostanie odpowiedź, tak? Także jest jednoznaczna otázka. Było to dano tym, że tam był pan Robert na tym miejscu a tu otázku dal, a nebo którakolwiek osoba, która by tam przyjechała, a dala podobnou otázku, tak by tu odpověď také dostala. To zatím se neví. Jedna osoba z mojich czytelników pojechała w to miejsce i zrobiła to samo co ja i nie wydarzyło się już nic więcej, tak? Nie było. Także jedna osoba, która ten případ znala a która o něm četla, tak jela na to samé místo a podobnou otázku v meditaci dala. Ale zatím se nic nestalo. Ale z drugiej strony odpowiedź może przyjść po kilku latach. Tak było w moim przypadku. Ta odpowiedź nie była od razu, tylko ona się pojawiła po dwóch latach od momentu, kiedy ja zadałem pytanie. Protože panu Robertovi se ta odpowiedź objevila po dvou letech od toho, kdy položil tu otázku, tak je možné, že ještě ta odpověď přijde. Pro té osobě, která tam byla po panu Roberto. V každém razie kończąc ten wątek, moim celem jest pojechanie w tej chwili na kolejne miejsce. Nie chcę zdradzać, które to miejsce, ale ja już wybrałem to miejsce z tej listy wskazanych przez obcych. Ja uważam, że to w ogóle jest najważniejszą na świecie. To zapomnijcie o Roswell, o wszystkich tam rzeczach. To jest w ogóle bez znaczenia. To jest numer jeden. Tu jest klucz do kontaktu. Takže v té knize, kterou nám pan Robert ukazoval, je klíč ke kontaktu. Máme zapomenout na Roswell a na další podobné věci, ale v tom, to, co se stalo v Rendlesham v Anglii, tak to je právě to důležité. A pro pana Roberta je to číslo jedna. On pojede na to další místo, už si ho vybral, ale zatím nikomu nezděluje, jaké to místo je. Zobacz, ten sam objekt byl opisany v książce Martina Wiesengruna, Němca, který měl blízké spotkání s UFO v 54. roku, chyba tak. 54. roku. Takže tady vidíme podobný objekt, který popsal Němec Martin Wiesengrun v roce 54 v této knize a je to opravdu velice podobný objekt k tomu, co nám pan Robert ukazoval jako model. Może pokażę wam, jak wyglądają obcy. Są to ludzie, tylko że bardzo wysocy. Mają ponad 2,50 wzrostu. Takže pan Robert hledá obrázek těch mimozemšťanů, kteří navštěvovali pana Martina. Je to tento obrázek, který pan Martin nakreslil a jsou velice vysocí, asi 2,5 metru. Pochodzí z planety, která se nazývá Aria. Aria. Po prostu Aria. Jsou z planety, která se nazývá Aria. Tady je také vidíme na tomto obrázku. I to oni moim zdaniem na 100% stali za incydentem w Rendlesham. To nie mam wątpliwości w tej chwili. Pan Robert nie ma żadne pochyby o tym, że to oni z tejto planety Aria stali za tym incydentem w Rendlesham w Anglii. Są to istoty przepełnione miłością, dobrocią i troską o to, co się dzieje na Ziemi i niepokojem. Jsou to bytosti, které jsou plné lásky a starosti o to, co se momentálně na zemi děje.
Jestem przekonany, że z jakiegoś powodu tutaj próbują się z nami skontaktować, a raczej przekazać nam jakieś ostrzeżenie, tak bym to powiedział. A pan Robert je przesvědčen o tom, že oni se snaží nám předat nějaké zvláštní poselství a hlavně nás varovat. Já teraz zadám pytanie, takie ogólne do wszystkich, do was też, tak? Też zadám pytanie. Takže pan Robert nám teďko nám všem dá otázku. A czy przypadkiem nie jest tak, że ta niesamowita historia z tym moim kontaktem, z tą historią, ta żabka cała też i te znaki na ciele, tak, które się pojawiają, czy to nie jest jakiś też, to nie jest połączone ze sobą? Też się nad tym zastanawiam. Nie wiem. Także ta otázka zní, když vezmeme to všechno, co nám pan Robert dneska řekl, to znamená značky na těle, ukázal nám tu zvláštní žabku a ty modely z těch bytostí z planety Aria, tak jestli to všechno není nějakým způsobem svázané k sobě, jestli někoho z nás to nenapadá. A já myslím, že to je výborná otevřená otázka na závěr. A my se budeme těšit na komentáře, protože já věřím, že bude spousta diváků, kteří nějaký kontakt mají nebo měli. A myslím, že by to nás všechny mohlo inspirovat a takhle se jako propojit. A zároveň jsem se chtěl zeptat, jestli se můžeme těšit na pokračování toho dobrodružného příběhu, až se vydáte na to další místo a vydáte otázky v meditaci, tak aby jsme se všichni nějakým způsobem mohli dovědět. To jsem si moc přál za nás všechny. Takže na zakončení, to je bardzo dobrý vontek, také otvarté pytanie do všech. I to je, těšíme se na to, že budou jakéž komentáře, jakéž maile a tak dále. A očivěště máme chyba pevnost, a zaprašáme paní Roberče, jak pan Benže už na tým místu a což se Benže dělalo, že by pan nám tež znov to opověděl. S přijemností, naprawdę. To jsou vážné rzeczy. Já ještě raz chciałem podziękować za to, že mě tutaj mám przyjemność być v tym programie i mówić o tych rzeczach. I proszę państwa, uwierzcie mi, to są rzeczy prawdziwe. To są rzeczy tak ważne, że ja się nie powinienem zajmować niczym innym, tylko tym. I o tym się powinno mówić non-stop ludziom, że nie jesteśmy sami, że oni tu przylatują, że próbują się z nami skontaktować, przekazując wiadomości. To trzeba mówić dzień i noc. I za to dziękuję. Także, że się... Pan Robert by najraczej nic innego nie działał, niż by nas seznamował z takovými to věcmi a případy. A myslí si, že je třeba ve dne v noci o tom mluvit, aby si lidé uvědomili, že tu nejsme sami, že skutečně nás navštěvují a různým způsobem kontaktují. A za to my moc děkujeme, za takový krásný rozhovor a těšíme se příště na viděnou, naslyšenou. A děkujeme bardzo, bardzo mocno, paní Roberče, za tom audicie i těšíme se na następný raz, jak pan už například vrůčí z tego miejsca kontaktu. Bardzo chętně s państwem się znovu spotkám. Ještě raz pěkně děkuji. Velice rád jsem se s námi pan Robert zase setká a moc děkuji za tu příležitost, že k nám mohl mluvit. Díky. Děkujeme i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia.